No, i teraz można się pobawić w doktor Queen i sobie tu powkładać. Tutaj, ładnie. Do góry. I sobie tu skręcimy, moi drodzy. Bo dzisiaj taki filmik będzie o elektryce. Dlatego z tej strony Rollywork. I zapraszam Was na filmik, w którym Wam powiem, że zostałem zdegradowany na stanowisko elektryka. I trochę Wam opowiem, jakie błędy można popełnić podczas montażu takiej PV-ki. Po pierwsze, patrzymy, co nam tu wychodzi. Tu w tym miejscu, co mam opisane. Mamy N-kę. W norku mamy z tej strony N-kę. Stygnie obiad. Dobrze, to za chwilkę już podejdziemy. Ok. No, mamy akurat fajnie, bo nam obiadek Państwo uszykowali. Więc krótka taka lekcja dla większości użytkowników. Pierwsza faza, druga, trzecia. Neutralny, pierwsza, druga, trzecia. Fazy, pierwsza, druga, trzecia. Neutralny, ochronny. Tu i tu mamy z naszych kabli. Kable ochronne. Neutralne, najpierw wchodzi nam w różnicówkę, z różnicówki już mamy obwód chroniony w łączniku różnicowo-prądowym, więc mamy tu na ogranicznikach przepięć i tu mamy to, co od falownika idzie sobie tutaj pod to, że już jest chronione też różnicówką. Kabel uziemiający 16, to tak samo, tu mamy z dachu. Tu mamy falownik, tu mamy uziemienie i już, bo w tym zestawie mamy tylko jedną skrzynkę AC, DC. Wiem, już Pani mówiła. A tu musimy sobie wyszyć od góry, tak jakby równoległość była tych faz i to po prostu zawsze sobie sprawdzamy. Trzeba zwrócić uwagę, żebyśmy mieli jeden zestaw, no to wtedy nam całkowicie kompletnie pasuje, a tak to musimy mieć setkę. Różnicówkę B10, bo to mamy 4 z haczykiem. Wystarczy. A teraz idę sobie coś zjeść. Teraz, moi drodzy, takie podłączenie, bo czasami się pytacie, jak to zrobić, podłączenie elektryki. Dosyć prosta rzecz. Tu przychodzi główne przyłącze. Tu się rozchodzi. Wchodzi na ograniczniki przepięć. Różnicówka, zabezpieczenia. I jakoś jest tam zrobione. Możemy podłączyć się. Tu, gdzie są ograniczniki. Za. Czyli jak tu wchodzi, to my w tym miejscu możemy się podłączyć na głównym wyłączniku, gdzie pierwsza, druga, trzecia i neutralny rozłącza i wszystko. Możemy się podłączyć przed różnicówką, nie za różnicówką. I wtedy mamy coś takiego, że tu nam wchodzi od dołu, tu od góry, pyk, 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 pyk. I tu wtedy wychodzi. Jest takie dosyć proste, oczywiste. Tylko trzeba sobie po prostu popatrzeć, jak to się montuje, jak to po prostu wchodzi, tak? No są różne szkoły, różnie elektryki podłączają i różnie po prostu tą całą robotę swoją wykonują. No i co? Zobaczymy, co to z tego będzie. Montażyku, ale tak można zrobić. Można wykorzystać, jeżeli mamy uziom fundamentowy, ewentualnie będziemy bili z folii swój uziom. A tu się okazało, że to, co żem tu zaczął młodzić, to wszystko wek. Wchodzimy w ścianę. No. Które tutaj na tego neutralnego weź przykręć. Tak, elektrycy dokręcają właśnie klientom kable neutralne, potem się dziwić, że coś się dzieje, niestety. Ile jest? 10 obrotów? 20? No, chyba 15. Dobra. Smuteczek i to tak od początku, kiedy ta rozdzielnia jest tutaj. Zobacz, u góry szyn. U góry co? To jest. Jeszcze ten kabel prowadzony elegancko, a nie popelina z tej ziemi. Ja wiem, o co chodzi tu. Wiadomo, że wszystko z wyczuciem się robi, odpowiednie newtony. Zobacz tu. Niestety, ale to jest tak, że my musimy zawsze wziąć i sprawdzić, czy wszystko jest dobrze, bo potem jest na nas. Niestety. Dobra, poczekaj. Dobra. Cyk, cyk. I teraz trzyma. Ale jeżeli wcisnę F,
Dobra, wpada. No, już jest koniec. Jest uszkodzona do wymiany. No i tu mamy już pewną część zrobioną. Tutaj mamy zabezpieczonka. Obczyścić później to kabelki i podobne sprawy. I lunchik? Za chwilę, Karolu. Jeszcze coś nagramy. I będzie lunch time. Teraz wam coś powiem, co to będzie jeszcze robione u klienta. Tu mamy różne przyłącze, tak? I tu musimy cęgi założyć do licznika mocy. Czyli ile fotowoltaika produkuje, ile chałupa zużywa. Licznik będzie wstawiony w tym miejscu. Kablami wchodzimy tutaj. Antoniusz musi doprowadzić. No, roboty jest troszeczkę, nie można powiedzieć. My się podłączymy w tym miejscu. Licznik tak samo w tym miejscu będzie podłączony, a cęgi będą w tym miejscu. Więc jak opuścimy, to nic nikomu się nie wydarzy, bo główne przyłącze będzie podłączone. No i moi drodzy, dodajemy taki peposz, kabel, który będzie od razu ze systemem przeciwpożarowym działać, więc jeżeli cokolwiek się zadziała, to instalację fotowoltaiczną ten kabel odłączy, przez to, że zostanie podany sygnał od strony instalacji przeciwpożarowej. I to jest takim elementem uzupełnienia ochrony i instalacji u ludzi, którzy po prostu tutaj działają. Taki dodatek, który po prostu czekał na to, żeby wziąć i go tu podłączyć. Pokażę wam jeszcze tam element przerobiony, który powoduje, że jeżeli tu zadziała, zostanie zapodany tutaj po prostu napięcie i opuści sztangi, przez co inwerter będzie odłączony. A co ty robisz? No jak to co robię? No zwijam miarę. W dzisiejszych czasach pomysłowość jest bardziej doceniana niż pracowitość. Tak się robi. W Polsce i za granicą.